Podobno kiedyś życie na Pradze było ciężkie. Kolego, za kim jesteś? Za tą panią. Dobra, to ja za tobą. Ale dziś, dzięki funduszom europejskim, to pełna kulturka. Nie, dziękuję. Sztuka wysoka zmienia człowieka, uszlachetnia i uczy empatii. Uwrażliwia na los innych. Rywalizacja z kolei uczy, co to fair play. A na Pradze jest gdzie się uczyć. Praga wciąż się zmienia. A ja myślę sobie, że warto dbać o tę praską tradycję. A przy okazji tworzyć nową historię. Dzięki funduszom europejskim jest to prostsze niż kiedykolwiek.